Chodziło o to, żeby dołożyć pompę ciepła, ponieważ rachunki za gaz od marca zeszłego roku do teraz poszły nam 500%. Ile? 500%. 2,5 tysiąca za miesiąc, rozumiem, tak? Nie, za 2 tygodnie. Za 2 tygodnie? Tak. Aha. Stąd była decyzja na alternatywę, ale też nie chcieliśmy wyjść zupełnie z gazu, więc no, zdecydowałem się na pompę ciepła. Połączoną z piecem, jakby była jakaś potężna zima, żeby ewentualnie piec wspomógł pompę ciepła. Zobaczyłem taką instalację, jak wy tutaj zrobiliście i chciałbym sobie coś takiego zrobić, czyli zachować gaz i dołożyć pompę ciepła. Powiedz mi, jaka jest opłacalność tego i czy to w ogóle ma sens w takim przypadku? Wiele gazu się nie pociągnie od Putina przy tej pompie. Siema, cześć wszystkim. Cześć, witam. Dzisiaj jestem u pana Krzyśka. Jesteśmy w warsztacie samochodowym. Dosyć dużym, potężnym bym powiedział, jak na... No, czy potężnym, czy nie, to już chyba ma drugorzędne znaczenie. Natomiast pan Krzysiek dowiedział się o pompie ciepła z... Skąd? No, z YouTube. Z YouTube, z naszych filmów. Tak, z waszych filmów, tak. Aha. I którego instalatora pan wybrał do... No akurat to tutaj SNK pana Krzysztofa. Aha. Zupełnie przypadkiem, nie? Akurat chyba pierwsza osoba nie odebrała telefonu. Mhm. No a do drugiej zadzwoniłem i... Także odbierajcie telefony. Tak. Bo to na pewno jest... Zobaczyłem też, że w Wolbrom blisko. Okej. Okay. Nie wiem, czy ci się nie wyłączyło coś. Nie, wszystko działa. Proszę nam powiedzieć, jaki był tutaj koncept. Co tu się wydarzyło? Ponieważ widzę, że jest tutaj kocioł gazowy. Tak, jest kocioł gazowy kondensacyjny, który do tej pory jakby ogarniał nam firmę, jeśli chodzi o ogrzewanie. No, my też nie potrzebujemy w serwisie 20 stopni, jak w domach jest. Nam wystarcza w zupełności 16-18 w biurze, 16 na hali naprawczej. Chodziło o to, żeby dołożyć pompę ciepła, ponieważ rachunki za gaz od marca zeszłego roku do teraz poszły nam 500%. Ile? 500%. Średnio tak prosto liczenie, metr sześcienny gazu wychodzi z przesyłem z dystrybucją 11 zł. Mhm. Czyli jakie to były rachunki, tak z ciekawości? No za 200 metrów 2,5 tysiąca na przykład, gdzie w marcu zeszłego roku 2,5 tysiąca się płaciło za ponad 1000 metrów. 2,5 tysiąca za miesiąc, rozumiem, tak? Nie, za 2 tygodnie. Za 2 tygodnie? Tak. Aha. No i jeszcze jedna rzecz. Dostaliśmy pismo z, kolokwialnie mówiąc, z gazowni o 12 stopniu zasilania, czyli wyłączenia przerwy w dostawie gazu godzinne i dobowe. Mhm. I wszyscy tutaj, co mają firmy, dostaliśmy takie pisma, nie? Także nie dość, że drogo, to jeszcze możemy mieć przerwy w dostawach gazu, nie dość, że godzinne, to jeszcze dobowe, jak już powtarzam. Stąd była decyzja na alternatywę, ale też nie chcieliśmy wyjść zupełnie z gazu. Więc no, zdecydowałem się na pompę ciepła, połączoną z piecem, jakby była jakaś potężna zima, żeby ewentualnie piec wspomógł pompę ciepła. Czyli reasumując, mamy tutaj połączenie dwóch jakby układów, czyli gazowego tak. Oraz pompy ciepła. Pompy ciepła, tak. Okej. Okay. Czy to się sprawdzi? Zobaczymy. A jak to zostało zrobione i o szczegółach całej tej instalacji dowiemy się od naszego instalatora Krzysztofa. Okej, okay, dziękuję. Trzeba było powiedzieć na koniec, co pis. To czekaj. Słuchajcie, jesteśmy w kotłowni, w której Krzysztof razem z Grześkiem wykonali dosyć ciekawą instalację, ponieważ jest to połączenie kotła gazowego. Przepraszam, że przerwę, ale cześć wszystkim. Z pompą ciepła. Cześć Krzychu. Cześć. Nie zauważyłem cię. No właśnie tak. Ja taki malutki jestem, co nie? Poważna waga, więc faktycznie można mnie nie zauważyć, ale dzięki za komplement. Słuchajcie. Właśnie, Krzychu jest tutaj głównym, że tak powiem, bohaterem, więc co on powinien o tym mówić, a nie ja. Także oddajemy głos Krzyśkowi.
Słuchajcie, mamy tutaj układ takie combo, nazwijmy to, czyli mamy kocioł gazowy, który już istniał w tej instalacji. Tutaj mieliśmy sprzęgło, było sobie cała instalacja była wpięta w ten kocioł gazowy. Zawór trójdrożny, który nam dogrzewał zasobnik, który stał tak dokładnie za mną, czyli tu, gdzie szafa hydrauliczna, stał zasobnik chyba 100 czy 150 litrów wody na ciepłą wodę użytkową i ten system sobie działał. Dopóki klient nie dostał rachunku za ostatniego rachunku za gaz, więc wpadł na pomysł, zresztą... Żeby dodać pompę ciepła. Tak, genialny pomysł, ale zaznaczył, że nie chce rezygnować z kotła gazowego. Więc wymyśliliśmy układ, zresztą który i tak musiałby tutaj być zastosowany, czyli bufor przy tej instalacji i tak musielibyśmy zastosować, ale wymyśliliśmy układ, w którym kocioł gazowy jest wpięty do tego bufora, wraz oczywiście z pompą ciepła propanową i zasila nam tak jakby ten bufor, czyli albo można zastosować to tak jeszcze raz mówiąc szybko, można potraktować kocioł gazowy jako tak zwanego on-offa, czyli w przypadku, jeżeli pompa sobie nie daje rady, można załączyć kocioł gazowy, żeby dogrzał nam ten zasobnik, nie zasobnik, tylko bufor, można wyłączyć albo zostawić cały czas włączony przy tych cięższych mrozach, ale my tutaj poszliśmy o krok dalej i zastosowaliśmy, czyli podpięliśmy ten kocioł gazowy jako punkt biwalentny, tak? Czyli teraz zamiast grzałeczek będzie nam w tym punkcie biwalentnym, czyli jeżeli będzie taka potrzeba, czyli pompa, załóżmy przy tych dużych mrozach, załóżmy, że będą minus 15 czy minus 20, chociaż nie pamiętam takich mrozów, tym bardziej w Krakowie, będzie nam wspomagała ten bufor. Czyli w szafie hydraulicznej znajduje się grzałka elektryczna. Tak, przepływowa. Która to jest COP1, czyli to jest zwykła grzałka elektryczna. 1:1. Dokładnie. Jeśli pompa nie daje rady, to złe określenie, ale ta grzałka wspomaga pompę ciepła. I w tym układzie, który wykonaliście, funkcję grzałki spełnia kocioł gazowy. Tak, kocioł gazowy. Znaczy, tak to najprościej wyjaśnić. Tak, no? Ale to nie jest kwestia, że nie daje rady, tylko wiadomo, no, przy niższych temperaturach ten COP nam spada, czyli z pompy, która powiedzmy jest zaprojektowana, czyli ma te 18 kW, nagle nam zostaje te 12 czy 11 i to zapotrzebowanie tak jakby energetyczne może być za małe dla danego budynku i danej inwestycji, tak jak na przykład tutaj i w takiej sytuacji wtedy kocioł gazowy nam wspomaga tą pompę ciepła. Ale to jest wspomaganie na zasadzie biwalencji, czyli czasowo na chwilę dołącza się do całego układu i dogrzewa nam po prostu bufor. Grzałka została w szafie? Grzałka fizycznie została. Jest wypięte dwie fazy, jedna faza została. Co to oznacza? Że ona coś tam będzie dogrzewać. Tak, no ale ona też ma termik, więc jeżeli poczuje, że to zasilanie, czyli temperatura, którą spowoduje, że kocioł dogrzeje bufor i to przepłynie przez tą grzałkę i poczuje, że temperatura jest odpowiednia, grzałka się nie dołączy. Krzychu, załóżmy hipotetycznie, że jestem właścicielem domu jednorodzinnego albo dwurodzinnego, 200 metrów kwadratowych. Dom jest dość stary, dajmy na to lata 80, 90 i jest ogrzewany gazem. Mhm. Chciałbym ze względu na wzrost cen gazu zamontować sobie taki układ. Jak to będzie w moim przypadku się odbywać? Opowiadaj. Znaczy, słuchajcie, no jak najbardziej taki układ ma sens. Oczywiście, no wiadomo, no nie jest to, nie są to małe koszta, tak? Ale jak najbardziej można ten kocioł gazowy zostawić, tym bardziej dla ludzi, którzy załóżmy się boją, że faktycznie ta pompa, no bo chodzą takie opinie, że nie będzie sobie dawała rady przy niższych temperaturach, czy na przykład nie dogrzeje nam domu. Można zostawić w układzie ten kocioł gazowy, który będzie, tak jak mówiłem wcześniej, wspomagał to ogrzewanie domu i jak najbardziej się taki układ sprawdzi, tym bardziej, że jeżeli macie fotowoltaikę, prawda, to dołożenie pompy ciepła ma bardzo, czyli ma sens tak jakby w takim układzie, ze względu na to, że pozyskujecie tą energię i oddajecie ją gdzieś tam do sieci, zostaje wam w nadwyżce, a tą nadwyżkę właśnie tak jak połknie sobie pompa ciepła, więc jak najbardziej taki układ, nie ma się co ich bać, są to sensowne układy, sprawdzają się, działają i jak najbardziej działa to prawidłowo. Okej, okay, powiedz mi jeszcze, dlaczego został tutaj zastosowany bufor? Bo z tego co wiem, to w domach jednorodzinnych buforem jest cały ten układ wodny, czyli podłogówka. Tak, tylko że najlepszym buforem jest samo ogrzewanie podłogowe.
Czyli jeżeli mamy ten zład wody w ogrzewaniu podłogowym, w zależności od wielkości domu, powiedzmy te 150-200 litrów, do tego bezładność tej podłogi, nie ma lepszego bufora, tak? Jeżeli już mamy grzejniki, to ten zład wody jest dużo mniejszy, tak? Dlatego chodzi też o defrosty, tak? Żeby pompa miała z czego zrobić ten defrost, a przy zładzie wody, gdzie będzie na przykład 50 czy 40 czy tam 60 litrów, nie będzie miała tego zładu, nie będzie miała z czego zrobić defrosta i będą bardzo duże problemy. Dlatego wtedy tak jakby warto założyć taki bufor, bo mamy tutaj 200 litrów, które wspomaga tak jakby cały ten układ grzewczy w przypadku bufora, tak? Ale jeżeli chodzi, jeszcze wrócę na sekundę, ja wiem, że skaczę po tematach, ale wrócę, jeżeli chodzi o dodatkowe źródło, bo ty mówisz akurat o kotle gazowym, ale taki sam układ można zbudować w tandemie z kotłem węglowym i z kotłem na przykład na pelet. Bez problemu taki układ tak samo można zbudować, dokładając bufor i do tego pompę ciepła. Dobra. Przypomnijmy jeszcze, że w tym akurat konkretnym przypadku nie mamy podłogówki. Nie mamy podłogówkę, mamy 100% kaloryferów. Do tego jeszcze są 3 albo 4, nie pamiętam dokładnie, nagrzewnice wodne, które są zamontowane w części tej, powiedzmy, warsztatowej. W części biurowej mamy kaloryfery i one to wszystko z tej, tak jakby z bufora, idzie jeden układ, z którego rozbierają sobie po kolei pompy obiegowe. Mamy 2 pompy obiegowe właśnie do tych nagrzewnic wodnych i 2 pompy obiegowe do kaloryferów, które znajdują się na tej części, nazwijmy to, biurowej, tak? Okej, bardzo ładnie, Krzychu. To wszystko wykonałeś. Na miedzi. Na miedzi, tak. Wszystko jest na miedzi zaciskowej. 28. Każda. To wszystko zabezpieczyliśmy kauczukiem, bo właśnie, to jest też fajna ciekawostka, bo tutaj będzie klient, inwestor miał taką prośbę i się pytał właśnie, i to na pewno zadziała, więc może też to pokażemy, kiedyś tu przyjedziemy, bo ma te nagrzewnice wodne i chce ich używać w lecie do chłodzenia, więc dlatego też instalacja jest poizolowana kauczukiem, żeby nie było tego wykraplania, prawda? Jak pójdzie zimniejsza woda, mówimy oczywiście o lecie, że nagrzewnicami będzie sobie schładzał tą część właśnie, gdzie te nagrzewnice są pomontowane. Okej, okay, to czarne to jest wasze, tak? To co wy zrobiliście? Tak jest. A tutaj mamy takie stare rury. No tu mamy PP, to jest instalacja wodna, która była już istniejąca na budynku. I są też peksy, także jest dosyć duży. Tak, peks tak samo jest. Dlatego właśnie tutaj mamy miedziane kolana. Mamy coś, tu jest kilka chyba kolan, których już nie przerabialiśmy od cynkowych. Mamy do tego miedź, więc taki miszmasz, na której zresztą myśmy miedzi, tylko na miedzi zrobili całą instalację, dlatego zastosowaliśmy tutaj inhibitor korozji, który radziłbym każdemu naprawdę dodawać do instalacji, bo chronimy całą instalację, tym bardziej przy ogrzewaniu podłogowym, te szklanki później na tych rotametrach wyglądają tak, jak wyglądać powinny. Nie jest to jakiś kosmiczny koszt do całej inwestycji. Na każdym takim naboju, który tutaj jest, jego się można samemu dobić, ale każdy instalator to powinien zrobić przy odpaleniu takiej instalacji. Taka puszeczka nam starczy na jakieś 150 litrów zładu wody, więc powiedzmy przy tej instalacji takich puszek poszły 2, prawie 3 i mamy wtedy zabezpieczoną całą instalację, więc tu nam się takie, nazwijmy to, bagno nie będzie robiło w tej instalacji. Czyli to po prostu zabezpiecza przed korozją. Zabezpiecza, wymiennik, bo przecież też mamy w jednostce zewnętrznej wymiennik, mamy w kotle gazowym wymiennik, całą instalację nam zabezpiecza. Nie mamy tak po prostu tych problemów z wymiennikami, nie zachodzi to tym syfem, nie powstaje rdza, woda kotłowa tak zwana brudna, tylko naprawdę ten inhibitor korozji robi niesamowitą robotę. Dodatkowo jeszcze zabezpieczona jest instalacja. Tak, mamy tutaj stację uzdatniania wody, ze względu na to, że znajdujemy się w Krakowie. W Krakowie, jak wszędzie wobec wiadomo, mamy twardą wodę, bardzo twardą, nawet bym powiedział, więc zabezpiecza nam też całą armaturę łazienkową i nie tylko łazienkową, też układ pompy, wszystkie zawory i wszystko, co mamy w całej instalacji. Warto też to zastosować i przemyśleć, bo to też w całości inwestycji nie jest to jakiś kosmiczny wydatek, a robi swoją robotę, tak? Jeśli macie jakieś pytania, śmiało zadawajcie je w komentarzach. I nie bójcie się takich układów, naprawdę rozbudowanych o dodatkowe źródła ciepła w postaci kotła gazowego, czy pieca węglowego, kotła węglowego, czy kotła tak samo na pelet. Bo naprawdę to wszystko da się połączyć i może fajnie działać. A jeżeli się martwicie o to, że pompa nie da rady, to macie ten kocioł i na pewno da radę.
Dobra, Krzychu, w takim razie idziemy na zewnątrz, pokażemy pompę ciepła, jak ona dokładnie wygląda sobie, a wygląda bardzo dobrze. Bardzo dobrze, tak jak bardzo dobrze wygląda nasza instalacja, prawda? Wszystko, postaraliśmy się to zrobić, zresztą zawsze tak robimy, no. Niektórzy się z nas śmieją, że spuszczamy się za bardzo nad tym, ale nie wiem, no estetyka to jest, myślę, też takim... Drugie imię Krzysztofa. Dokładnie, no. Dobra. Esteta. Idziemy na górę, chodź. Trzymajcie się. Co to za pompa ciepła, to pewnie już się domyślacie, jest to propanówka. Propanówka, tak jest. Krzychu jest zwolennikiem tej pompy i co, no pewnie jakbym go zapytał, Krzychu, co ty o niej myślisz, to by tutaj nam gadał dość długo. Jak zwykle, byś się odpalił? Nie, no słuchajcie, no już przerabialiśmy ten temat kilka razy, ale naprawdę to jest urządzenie, które montujemy i zapominamy, a chyba każdemu inwestorowi na tym zależy. Nie do końca każdemu instalatorowi na tym zależy, ale inwestorowi na pewno. My jako instalatorzy na pewno pieniędzy się nie dorobimy później na serwisowaniu tego, ale mamy spokojną głowę i śpimy spokojnie, więc naprawdę jest to urządzenie. Zresztą tutaj akurat teraz nam się wyłączył klimatyzator, bo pompa chodzi. To... Chodzi, czyli pracuje. Tak, czyli pracuje. Ja przy niej jestem, zobaczcie. Tutaj mam mikrofon. I no, jest cicho. Jest bardzo cicho, dlatego szkoda, że klimatyzator nam się wyłączył, bo można by porównać właśnie pracę klimatyzatora do tej pompy ciepła. No. To jest pompa naprawdę już zaszyta też właśnie pod nasz układ klimatyczny. Ten rozstaw lameli, który też przerabialiśmy, jest dużo większy. Wentylator jest z tyłu, więc praca jest naprawdę, kultura pracy jest niesamowita tej jednostki. I też ta modulacja, o której możemy przypomnieć, że mamy tu modulację od 3 do 18 kW, więc ja myślę, że nawet zapotrzebowanie tego budynku bez problemu pokryje nam ta pompa. Kocioł gazowy jest alternatywą dla tego układu, ale myślę, że wiele gazu się nie pociągnie od Putina przy tej pompie. Zobaczymy. Mam nadzieję, że pan Marek, który tam za mną stoi... Krzysiek. Zaprosi nas jeszcze na tą inwestycję i pokażemy to na jakichś tabelkach może? Czy tam zobaczymy? Dokładnie, możemy zrobić takie tabelki i zobaczymy, jak to chodzi, jak to pracuje, tylko dajmy jej popracować dłuższy czas, tak? Żeby znowu nie było, że pokazujemy COP, który faktycznie przed chwilą sprawdzaliśmy, chociaż no, jak wszyscy widzą, no, ciepło nie jesteśmy ubrani, więc mrozów nie ma. Ale co mieliśmy przed chwilą, jak sprawdzałem, było przy tym niższym parametrze, czyli 40 stopni mamy ustawiony parametr grzewczy, było 5,2, więc naprawdę wynik jest bardzo dobry. No i co, no, można stojaczek zobaczyć, jak ładnie wygląda ta ameliniowy. Pompa. Ameliniowy, tak jest. Ameliniowy. O, ameliniowe zabezpieczenie. Tutaj mamy rury w kauczuku, są w środku, a jeszcze oprócz tego jest wełna z tą powłoką aluminiową i no i tyle, no. Słuchajcie, jeśli macie przygodę z samochodem, na przykład uszczelkę pod głowicą, ewentualnie jakieś nieszczelności, to zapraszamy z czystym sumieniem do tego warsztatu. Wspaniali ludzie i bardzo dobrzy fachowcy, więc... Tak jest. A jeśli chcielibyście podłączyć pompę ciepła do instalacji gazowej już istniejącej, to tu jest dobry fachowiec. Proszę się pokazać. Zapraszam. Nie bójcie się też takich układów w stylu combo, bo naprawdę fajnie to działa i jeżeli nie chcecie tego kotła gazowego wyrzucać, chcecie go zostawić, jak najbardziej jest to do zrobienia i myślę, że też uspokoi to wielu inwestorów w przypadku, jeżeli będą się bali tego, że pompa ciepła nie da rady. A co najwyżej będziecie płacić abonament za kocioł gazowy, czyli za tak jakby podpięcie tego gazu, pozostawienie tego gazu na inwestycji czy w budynku mieszkalnym i tyle w sumie, no. Dobrze, tyle, Krzychu. Kończymy na dzisiaj. Kończymy, wreszcie. Dzięki. Trzymajcie się, hej. Do zobaczenia.